Siema, jestem Tricus, my jesteśmy T-Squad i w dzisiejszym odcinku mamy przed sobą strusie jajka. Ogólnie, szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę w życiu strusie jajko na żywo. Ja też, ja tak samo. Czy to jest dziwne, widzowie? To jest mega dziwne, dlatego... Uuu, zobaczcie, co jest na tym jajku. Subskrypcja. Naciśnijcie. To jest łapka w górę, naciśnijcie w swoje jajko. A na moim jest dzwoneczek, więc zostawcie to wszystko. I ogólnie to wygląda, jakby nie było prawdziwe. To wygląda, jakby było tak. Kamień. Jakby był kamieniem, jakieś plastikowe. Strasznie boli rękę, jak to palisz. Zobaczcie, ale tu jest czekolada chyba. Zipek, to wychodzi z dupy strusia, to nie jest czekolada, więc tego nie zlizuj. Więc dzisiaj, kto ochroni swoje strusie jajko, ten wygrywa. Zobaczymy, czy nam się to uda w trzech różnych konkurencjach. I teraz przejdźmy sobie do pierwszej. 3, 4, start! Let's go! Mamy... Dobra, mamy 2 minuty, żeby zebrać wszystkie potrzebne rzeczy. Nie możemy powtarzać rzeczy. W rundach pamiętamy o tym, że jak w pierwszej wykorzystamy przedmiot, to w drugiej już nie możemy, więc musimy... Fantastycznie, więc ja biorę safe jako pierwsza rzecz. Nie wyciągnę tego. Można zebrać coś na kolejną rundę ogólnie, czy nie? Nie. Kurde, taśmy się przydadzą na pewno, taśma zawsze się przyda. Ej, czy różny kolor taśmy to inny przedmiot jakby? Pobierzemy też kocyk, jeden, drugi, czyjaś bluza też się przyda. Sejf jest bezpieczny, klapek, żeby sobie potem założył. Prawie gotowy, może miecz się przyda jeszcze. Dobra. Patrzę. O ty byku dziku. Co ja mam brać? Co ci wziąłeś jedno? Nie wiem. Spanikowałem. Za mało. 49 sekund jeszcze. To dobrze, dopiero połowa. To faktycznie dużo. Chodźmy! Ale za minutę, teraz czekam na was. Jakby nam ubyło tej rzeczy? Tak ja zdałem takie dobre, że aż 69. Dobrze pochowane są chyba. Panowie, nie chcemy coś. Zabieram to. Dobra, bierze jeszcze to. Oho. O, przepraszam bardzo. Co, gotowi? Tak. A można wyjść wcześniej? Czy czekamy? Dobra, ja wychodzę stąd. Więc mamy zebrane już wszystkie nasze rzeczy i teraz zaczynajmy przygotować jajka. Ej, kurde, ja muszę pójść po nożyk, bo ja po prostu chcę to wsadzić w piłkę do siatkówki. Tak naprawdę jestem gotowy. Przypominam, że szara taśma dla każdego jest, także tutaj leży. Każdy może sobie wykorzystać ile chce. I narzędzia można sobie dobierać w stylu właśnie nożyki i tak dalej. Tylko rzeczy, w które je pakujemy, muszą być już wzięte wcześniej. Zaczynamy od tego, że nasze jajko wsadzamy po prostu w ten dywan i robimy kanapkę. O kurde! Mam nadzieję, że nie pękło. Coś ci nie zabezpiecza, dobrze powiedziałbym. Nie tak jak to! Proszę państwa, zobaczcie. Chowamy jedno tu i zakrywamy drugim. I teraz zobaczcie, że nie ma prawie w ogóle szczeliny, a jak to upadnie... I drugie. To jest genialne. A ja z kolei wkładam to w piłkę od siatkówki, więc trzeba ją rozkroić tylko. Moja kanapka jest gotowa. Teraz muszę połączyć tylko taśmą. Wezmę szarą, żeby na wszelki wypadek się lepiej trzymało. Tylko to masz? Nie. Stary, słyszałeś, jak Zipkowi upadło to na stół, co się stało? Teraz w reklamówkę jeszcze. Okej, no to jest teraz. Ja mam żółwia. Ej, bo Łukasz myśli najlepiej, bo to jest ogólnie to służy do zabezpieczania, dosłownie. Tak, no? Tak. Tylko pamiętajcie, że pierwsza runda jest najłatwiejsza, a Łukasz już od razu wziął najlepsze rzeczy, których nie może już potem wykorzystać. Z kolei ja i Zipek możemy wykorzystać, co chcemy. Ja dokładnie, słyszycie, że oni mogą jeszcze raz wykorzystać to, co wymyśliliście w pierwszej rundzie, czyli swoją kreatywnością. Ktoś wam potem podpieprzy to. Wyobraźcie to sobie. Ogólnie nic nie słychać, nawet ja nie słyszałem, co dopiero widzowie, kiedy dotykacie tej torby i tej taśmy. Co? Mówisz? Czuję się z tym naprawdę dobrze, a to nie koniec, no bo ja przecież save wziąłem. Uważasz, że to nie zabezpieczy mojego jajka? Zależy, jaka będzie pierwsza konkurencja. Pierwsza to jest pchnięcie kulą, mówiłem wszystkim wcześniej. Mam nadzieję, że już powiedział. Jak twierdził. Widzowie, no kurwa! No dobra, nie wpatrzę, myślałem, że ja muszę jeszcze do sejfu to wsadzić. O, cholera, miłość, źle pomyślałem. No nie da się, dobra. Dobra, nie, zostawiam tak. O kurde, ja jeszcze... Nic nie brałem w ogóle dodatku. Po co mi tyle rzeczy, po co mi klapek? Po co mi bluza? Mówiłeś, że założysz. Po co mi miecz, piniata i kurtka, żeby nie użyć w następnej rundzie? To jest bez sensu. Trzeba użyć wszystkiego, co mamy, cholera jasna. Teraz tak. A ta piniata nie będzie nam potrzebna potem? A będzie nam potrzebna piniata, chłopaki? Nie. Skończyłeś już? Tak, co jest? Dlatego, że moje jajco jest ostre. Każdy z nas teraz musi rzucić jak najdalej i zobaczymy, czyje się rozwali. No co, chcesz rzucać pierwszy? Tak. Co, lecisz w kosmos, chłopie. Żeby tylko nie wysoko. Im bliżej, tym lepiej. Boję się, że mu się jajko rozwaliło. Uwaga. Ale... Wow! Ej, dobry rzut.
Gotowy? No chyba Łukasz wygra w tej kolejce. A to nie jest pchnięcie kulą, stary, co ty robisz? Jesteś najdalej. A zahaczyło drzewo. No to co? Idziemy sprawdzić, idziemy czy się prawdy. No ale ja tak boję się troszeczkę. Co w moim jest z takiego mokrego, chłopaki? Żartuję. Dobra, zobaczmy, czy każdemu przetrwało jego strusie jajko. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Dobra, uwaga. O, yeah! O. Ja się boję. O nie, o nie, o nie. Nie, no co ty, stary. Co? Co ty? No nic się nie stało z nim przecież. Co ty gadasz? No a co się miało pokaż, stać? Nie wierzę ci. Pokaż. Wow! Piękne jak zwykle. Ej, ku zaskoczeniu nic się nie stało. Wow. Trzymajcie, chłopaki. Dobra, bo czuję, że czyli ktoś to weźmie. W pierwszej rundzie wszystkim się udało. Trzeba zrobić drugą, która zbicie będzie. Stary, to brzmiało jakby miało pęknąć. No, nie? To źle brzmiało. Czyli wszystkie jajka przetrwały. Zobaczmy w takim razie w drugiej rundzie, ponieważ druga będzie dużo cięższa. Stwierdziliśmy, że jest. Więc stwierdzi. Dobra, więc teraz wprowadziliśmy limit czterech rzeczy, ponieważ stwierdziliśmy. Nie ruszaj się, że jest za łatwo po prostu. Jednego zostaw. Możemy wziąć teraz tylko po cztery rzeczy, panowie. Tak jest. Pokazałem trzy. Ja mam już plan. Co zrobię? Zobaczcie na to. Pararam, pam, pam. Yeah. Pianka montażowa. Wiecie, jakie to będzie pickie? Do tego jeszcze tylko pudełko i koniec. Więc jeżeli czasem nasz film jest jakiś słabo zmontowany, to po prostu montażysta użył pianki montażowej zamiast programu. A ja mam deskę sedesową i farbę. Zaraz pomyślimy, co z tym można zrobić. I jeszcze trzecia rzecz nam zostaje. Czy to oznacza, że taśma się liczy jako rzecz? Nie, taśma możesz. Dobra, całe szczęście. No. Ej, dobra, ja już zebrałem. Ja też. Ja jeszcze nie, bo myślę trzecią rzeczą, a to skomplikowane. Coś głupiego, takiego głupiego, głupiego. Ja nie mam pojęcia. Weźmy to wszystko, ale będzie jazda, jak to spadnie na ziemię. To nie ma sensu. To w takim razie, co wzięliście, panowie, na samym początku? Mieliśmy trzy rzeczy czy cztery? Cztery. Cztery można wziąć. Ja pomyślałem o trzech, a ty powtarzasz, że ja nie słucham. To jest... Ale patrz, to jest nie, jedna, to jest druga. Tak. Słuchajcie, patrzcie, no to u mnie muszę jak najszybciej zadziałać z czasem, dlatego że długo trwa zastyganie pianki. Ej, czy to trzeba jakoś wyczyścić przed tym? Bo ja pierwszy raz używam pianki ogólnie. No dobrze, w takim razie moja strategia to jest opakowanie jajek pomiędzy poduszki, następnie w piankę, a następnie do pudełka i to wszystko obklejane oczywiście na bieżąco taśmą. Piankę, tak? Już mi ściągnąłeś ode mnie. Inżynier. Już nie tak o piankę, Zipek. Ja ją... Wow! Bro! Ej, skończyło się już. Koniec? O, dobra, no to czekamy. Ona jeszcze urośnie, prawda? Tak. Tak czy tak chowamy jajco do... Co robisz? Do farby? No tak. Wszystko będzie w farbie potem, jak to się rozwali. To się nie rozwali. Ty robisz tę pisankę. Tak, i potem się pokoloruje. I teraz, ja nie wiem po co mi deska, zrobię tak po prostu, będzie to mój stolik do robienia rzeczy. A następnie trzeba to teraz opakować w całe pudło i będzie gites. Tutaj takie tako chyba. Tak, tak, no. Jeżeli to nie wypali ogólnie, to będzie najbardziej brudna runda ze wszystkich. Tu się rozwali farba na całą podłogę, a tutaj pianka montażowa. Będzie miejsce. Pianka nie jest tragedią formalnie do farby. Ja bym się bardziej bał o to, kto będzie rozwalał jajko, jajko Łukasza. Bo osoba, która będzie piła z baseballa, to no najbardziej będzie. Jezu, ile was to zajmuje, bo... A ty już zrobiłeś? No jasne, tak. To ja idę, zjem sobie coś, posiedzę, idę dalej i idę. A ja jestem gotowy. Ja nie. Dobra, dobra. To wróciłem tu do ciebie, jak skończysz to kleić, dobra? No, no, no. 2000 years later. Twoje jajko pierwsze, tak? Tak, no już wisi moje jajce. Czyli zobacz, jakie piękne domy. Tu ma okienka, tu ma drzwi, tu ma... No ogólnie to się nie rozwali, nie ma szans. Czyli jeżeli wygrasz, to rozwalasz Łukasza, jeżeli przegrasz, to rozwalasz moje. Jedno dobra pytanie, z zawiązanymi oczami czy nie? Zawiązanymi. Trzy, cztery. Start! Dobra, uwaga, trzy... Kameraman, uważaj na siebie. Dwa, jeden i start! O! O kurde, nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu. Stary, tu my stoimy. O! O! To jest to? Tak. Leci. Widzisz, jeszcze mi spadło. To jest ciężkie. O, dawaj! Ile? Chciałem powiedzieć, że powodzenia, chłopaki. Wow! Co jest? Stop, koniec czasu. Co się stało? No i ogólnie rzecz biorąc, zmieniamy to na kij baseballowy, co? No, fajne. Dobra, jestem gotowy. Ola. Uwaga! Raz. Pięć, dobra, cztery, trzy, dwa, dobra, jeden, ej, start! Nie. O! O! Spadł!
spadnie, spadnie! Jest na ziemi! O! Ile mam czasu? 15 sekund! O, jaki dym! Ja pierdzielę! Zostaw to! Trzy, dwa, jeden, stop! Jap! Jest, rozlało się, zobacz! Po jajku! O nie! O nie! Dobra robota, jest! Nie, wszystko wypada, a ja chciałem to zjeść! Ej, chłopaki, kto chce jajecznicę? Ja nie chcę, wolę z farby. Najgorzej. Jeżeli to się stało z Ernesta jajkiem, to co się stanie z moim? Jak trafię! O Boże! Dawaj bluzę, bro, ja chcę się pobawić. Moje jajko jest gotowe, znaczy nie jest gotowe, zobaczcie na to. Ta pianka nawet nie zastygła, nie miałem czasu na to. Trudno. Zakręć mnie mocno z 20. To kurde, ci się cholera, jasno! Orzesz, Jesus, mać! Dobra, 30 sekund, czas start! Oż, cholera, jasno! Dokładnie przed sobą masz jajo! Krok, gdzie? Dawaj, do przodu, do przodu! Do przodu. Gdzie? Idź, do przodu! No przecież ty tu jesteś, to jajko gdzieś tu powinno! Dobra, krzyczę, jestem koło jajka, stoję koło jajka! Chodź, 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 jak? Jeszcze, 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 jeszcze! Jak? Dawaj do mnie, no! Gdzie jest to jajko? Najprostsza rzecz, jaką dało się zrobić i jesteśmy w finale. Dawaj jedno uderzenie honorowe, żeby ja chcę trzecią rundę, jest mi wstyd i chcę trzecią rundę. Tak jak ja miałem pecha i mi spadło na ziemię, tak ty miałeś farta i Łukasz go nie trafił, stary. Takie są zasady tej gry, nie musi być fair, musi być zajebista. No dobra, otwieramy, zobaczymy, czy ten twój pierwszy strzał coś zrobił. Co będziesz musiał? Ja mam farbie. No. Nie, zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Zdejmuję w tą warstwę. Wygląda jak takie ciasto na pizzę. Tak, trochę tak. Zróbmy z tego pizzę. Ja nie wiem, czy mogę dotykać w ogóle pianki gołymi rękami. No, możesz. Tak i nie. Jak jest suche, ale tak, nie musisz. Ej, ja czuję zapach farby ogólnie. Czujecie? Do tego. A, może racja. Trochę wciągam jajo. No nie chcę, nie chcę rąk brudzić. Jest! Ej, jest! O, ej, ale coś przeciekło, żeby nie było. Jakaś dziurka jest, czy coś? Ano? Uwaga, widzowie, czy przeżyło? Jest tutaj. Jak mogło nie przeżyć? Ej, trzeba iść z tym do kibla, czy coś. Tu jest jajce i żółte się zrobiło, zobacz. Zipek, idziemy tą myć jakoś. 5 minutes later. No dobrze, więc pora na trzecią rundę, najcięższą z nich. Panowie, jest to finał. Ja obieram swoje jajko. Nie wiem, no chyba zostaje jak takie, jak jest. Jak Junior się czuje? Ej, kiedy wy to zrobiliście? Ty, ale nie da się ukryć, że jest to dodatkowe protection teraz. Aha, to prawda, no. Moje wygląda jakby w niczym nie było, jest złote po prostu cały czas, nic. A ile rzeczy możemy mieć teraz? Dwie rzeczy, ale jak najlepsze. Dobra. Proszę państwa, mój pomysł jest wybitny. Idę po safe w końcu, którego nie wykorzystałem, bo jak to spadnie i teraz trzeba w poduszkę wsadzić to. Ale, go wziąłeś, nie jest. Ale było powiedziane, Ernest powiedział, że jeżeli nie użyłem, a wziąłem, że można jak najbardziej, nie użyłem go po prostu ani razu, tylko wziąłem, no wiecie, ja lubię brać dużo rzeczy i nie wykorzystywać. Bo wziął i nie mógł nic innego. Uuu! Go dry safe! Jesus! Ona ci nie wejdzie. Człowieku, wszystko się zmieści, jak się popięści. Pa! To jest dobre! Twoja mina mówi wszystko. Biorę. Ja bym to wziął, bo mi się dobrze odbije. To i to. A ja kondrę i jajko. I save. Więc jakie są pomysły na to? Ja biorę pierwszą rzecz Łukasza, którą wziął. Czekaj, magiczna sztuka. Ty masz tylko dwa na kolanniki. Dwa na kolanniki i to. A to w końcu były trzy rzeczy? Dwie. To są dwa. Ale gdybyś nie rozpakował, to było złożone jako jeden. Jedna rzecz, a ty żeś to rozpakował na dwie. A tak to przeszło. Aha, ale jeżeli złączysz to z powrotem, jak było. Chyba, że liczymy jako para na kolanniki. Dobra, a jak kupujesz, to kupujesz jedno. Kupujesz dwa, ale czy to jest jedna rzecz? Ej, czy ty uwierzysz, że taką dla cała to wielkie gówno zmieściło się w całym sejfie? No. To jest tak gigantyczne, stary. Ale go czekałeś, Łukaszowi spadnie to jajko z poduszki. A, no tak, to prawda, akurat. Nie ryzykujmy. Chcesz mi pomóc, Ernest? No to będzie skomplikowane, a w tych rękawiczkach nie czuję się sobą. Ja wziąłem to, trzeba to obkręcić całe w takim razie. Dobra. Już mi podtrzymaj. Ale napchałeś tam. Jezus Maria, dalej się nie da. No i teraz muszę zakleić. To już jest lipa, jeżeli sama kołdra się zmieściła na styku, ja nie wiem, czy to jajko żyje jeszcze akurat. A nie możesz odciąć kołdry po prostu? Szkoda kołdry, wiesz, to już nie będę niszczył. Nie, no dobra, teraz jestem pewny, że to się może nie zamknie, patrz. Ale kolorystycznie są bardzo podobne do siebie w ogóle, no, co prawda. Mi się podoba. Panowie, bo ja już czekam z kijem, żeby nawalać to przez 2,5 minuty. Przestań z tym nawalaniem!
stanie! Możesz nawalać, gotowi jesteście? Już się przybę, tak! Na co to upadło? Tu chyba, o tu widać. Dawaj, tak. 3, 2, 1. O, nawet jest żółtko! To nic nie robi tak szczerze temu. Piotruś, tak mi przykro. O, jak się wylało, zobaczcie. Nie, rozwaliło się też, zobaczcie! Co? Na kawałki małe. O kurde! Jest po ptakach. Tak myślałem. Ej, chłopaki, czy to oznacza, że wygrałem? Nie, żartuję. Ale jasne. Ej, dobra, zjedzmy teraz w takim razie któreś, chociaż jedno, bo bardzo chcę spróbować, jak to smakuje. Kosztowały nas one dużo pieniędzy. Może nie to Jacka. A wy, widzowie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Czekaj, to na tyle. Na razie! Siemanko! Dzięki, że obejrzałeś odcinek do końca. Wbijaj nasz sklep, gdzie znajdziesz najfajniejszy merch pod słońcem. Widzisz, jaki jest zarąbisty? Do zobaczenia z tym razem. Cześć!